Dobra, mamy tutaj wszystko aktywowane. A, i na samym końcu zginęło się. Standard. 186, kurde, to już nam chyba niedużo brakuje, co? Chyba tutaj będą już wszystkie te Precursor Orb. A, i przypomniało mi się, że musimy jeszcze do tego, do wujcia Jacka wrócić. Bo tak szczerze gadałem tylko o wyroczni i o tam ewentualnie tych górnikach z Vulcanic Crater. A zapomniałem, że przecież jeszcze mamy tego, wujka Jacka, który on potrzebuje przecież tych 90 Precursor Orb. Kurde, 7 nam już tylko brakuje. Gdzie są te pozostałe? A, dobra, tutaj są 3. I tam są 4. Dobra, mamy to. Tutaj nam zabrakło. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo pięknie, bardzo pysznie, że tak powiem. Snowy Mountain mamy zrobione na 100%. I to tak dosłownie na 100%. I przy okazji mieliśmy 82% naszego save'a, więc to tylko utwierdza mnie w tym, że dzisiaj gierkę kończymy na 100%. Na 100% w sensie, że wam obiecuję. I na 100%, że ogólnie gierkę kończymy. Jezus Maria, znowu mój głos się załamał. Ja pierdzielę. Ale wiem już, jak dojść do wyjścia. Za pomocą tych platform, które lecą sobie w górę i w dół, się dostaniemy bezproblemowo. Chyba można wrócić na dwa sposoby, bo wydaje mi się, że tamtą ścieżką jeszcze możemy wrócić. Ja pierniczę, ale mi się głos załamał, nie? I w taki oto sposób Jack przed chwilą zginął, chowając głowę w lód. No jakiś to sposób na śmierć jest. Nie żeby coś. No ale w taki oto sposób Snowy Mountain mamy ukończone, więc nie ma co tutaj smutać, tylko się cieszyć, nie? Trochę szkoda, bo widzę, że jesteśmy coraz bliżej końca gierki. Już się na to tak naprawdę zapowiadam, bo zaraz będziemy zaczynali ostatni, powiedzmy, akt gry. Ale no niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Jak to mawiają. Jack i Daxter to jest świetna po prostu gierka, ale jednak trzeba iść do przodu, a nie cofać się w miejscu, ani stać w miejscu, ani cofać się. Więc wypadałoby za jakiś czas już się zabrać za Jacka dwójkę. A robię tylko V2 z Jacka jedynki z tego względu, ponieważ oryginalny let's play mi nie przypadł do gustu i mi się bardzo nie podobał, a w tym let's playu to dosłownie mam o czym gadać, jest ciekawszy moim zdaniem. I na pewno jakościowo jest lepszy. Więc porozmawiajmy sobie teraz z tymi oto panami. Hey Gordy, I think we got visitors. You think, Willard? Howdy, strangers. Passing through. Us too. Well, we gotta be moving on. Nothing to see here. I thought you said this was a priceless gem worth... Willard! Actually, we want power cells. Not gem. We got 4 of them. You want them? What Birdbrain here is trying to say is we may have a few power cells laying around, and we might be willing to part with them for 90 orbs each. Where have I heard that before? Hey, how do you two geniuses expect to get that big gem out of here anyway? Well, smarty pants,
We got 12 more years of digging to figure that out. Gordy, wouldn't it take less time if you dunk too? Więc ci górnicy coś tam chcą wykopać i ten wysoki, chudy chciał nam dać 4 power cell za darmo, ale ten gruby stwierdził, że 4 razy po 90 będziemy Precursor Armów płacili, więc przygotujcie się na to, że teraz 3 razy będzie ta sama cutscenka. Oh, alright already. Here's a power cell for those orbs of yours. Pożegnajmy się niedługo z tą liczbą Precursor Orb. Oh, alright already. Here's a power cell for those orbs of yours. Oh, alright already. Here's a power cell for those orbs of yours. Więc teraz za nimi powiecie, no dobra Pomidor, ale dlaczego ty powiedziałeś, że 3 razy, skoro mamy tutaj 4 power cell u tych ziomków? Otóż teraz ta cutscenka, która będzie miała miejsce, będzie się troszeczkę różniła od tych 3, które były przed chwilą. I got it this time. He's a power cell. Yeah, what he said. That's it. You cleaned us out. No more power cell. No cóż, jak widzieliście, co jest dosyć ciekawym zbiegiem, co miało tutaj miejsce, że ten tutaj ziomuś, ten średnio rozgarnięty wysoki, nie potrafił wymówić słowa power cell i ten musiał go wyręczyć, po czym, jak widzieliście, power cell się aktywował, bo gdyby nie to, że tamten powiedział nazwę power cell, to dostalibyśmy tak jakby zdezaktywowanego power cella. Ale co jeszcze jest warte nadmienienia, to to, że ten koleś, ten gruby, kazał nam spadać, ponieważ już nie mają więcej power celli. Więc bardzo miło mi z tego powodu, panie niewychowany górniku. A potem będzie powieść, górnik szuka żony, a ja wtedy, kurde, zrobię mu autoreklamę. Sorry, nie auto, tylko antyreklamę, mówiąc, że on jest wielkim chamem i prostakiem. I tyle w temacie, pozdro 600. I 2 tutaj, jak widzicie, power cell są od wyroczni, ponieważ to tylko wyrocznia ma takie wyjątkowo świecące oczy. Seek the pure light, for within its flame the answers reside. You can gain my power cells by bringing 120 precursor orbs for each. You have obtained another power cell. Is the reward. Czy wspomniałem wam, że wyrocznia jest jednym wielkim kasztanem? Ponieważ on chce od nas 120 Precursor Orb. Kurde, strasznie drogi z ciebie, koleś, ziomuś. Ale dobra, co ja chciałem jeszcze zrobić? A! Teraz zrobimy powrót do Mountain Pass, więc spotkamy się za niedługo w Zoomerze. I potem powrócimy sobie parę razy do wyroczni w innych tam lokacjach, mianowicie w Rock Village oraz w mam to na końcu języka. Sandover Village, o. Więc ZW. Więc jak widzicie, teraz ten Ico Bar się aktywował z żółtym Ico.
I proszę bardzo, musimy zrobić coś takiego. I to by było na tyle z Mountain Pass. Więc teraz wracamy do Rock Village. Dobra, więc lecimy na chatkę niebieskiego Sage'a. Jak możecie się zupełnie domyśleć, chodzi tutaj m.in. o Rock Village. No, dokładnie tak, jesteśmy w naszej ukochanej lokacji. W sensie w mojej ukochanej, nie wiem jak w waszej. I tutaj mamy Power Cell'a od wyroczni. I ryba mnie pożarła. I to jest przykre. Bardzo przykre, bym nawet rzekł. Dawaj mnie tą wyrocznie, kurde. Beware of the dark light, for it has twisted the fate of one of you. Bring me 120 precursor orbs for each power cell I contain. Here is another power cell for your quest. No dobra, więc możemy iść teraz do Sandover Village i tam wujka przekupić oraz wyrocznie po raz ostatni. Swoją drogą, czy mówiłem wam o tym, że wyrocznie ma bardzo zarąbistego aktora głosowego? Jeżeli o tym nie mówiłem, to wiedzcie, że tak jest. I mówię to bez żadnych tutaj tych tegesów. I w ogóle widzę, że jest noc w Sandover Village. Wioska jest oczywiście tak jak to było z pierwszą sesją nagraniową, czyli jest zasilona tutaj tym. No wiecie, niebieskim eko, a raczej laserem, który spowodował, że burmistrz wygrał te wybory. Więc dawajmy tutaj do wójcia. I see you two are back to make the trade. Good, good, jolly good. Hey, you have the precursor orbs that we agreed on? I hope you put this hard-earned power cell to good use. Cheerio, Totter, bye-bye. No, wujcio jakoś nie był chętny chyba na rozmowę, bo widać, że trochę miał wszystko w dupie. No, ale standard po nim. W sensie po nim można się właściwie tego spodziewać, więc mnie to wcale nie dziwi. W ogóle już jest po 10, więc powinienem dać info o odcinku, że się wrzucił ze Spiro. Ale myślę, że się jeszcze mogę wstrzymać z tym. Tak jeszcze z 10 minut i wtedy dam spóźnione info. 10 minut to nie robi takiej różnicy, nie to co na przykład, nie wiem, godzina czy dwie. Różnicy. For your gift, another power cell is yours. You have proven yourself worthy. Here is a power cell. Jak widzicie, zostaną tylko 220 Precursor Orb. Aktualnie mogę wam powiedzieć, że jesteśmy goli i wesoli. Jak widzicie, mamy tutaj wszystko zaliczone i teraz możemy się już tak naprawdę pożegnać ze Sandover Village już 100%. Tak więc żegnaj Sandover Village i żegnajcie wszystkie lokacje, które zwiedziłem w trakcie tego let's playa, ponieważ teraz czas rozpocząć ostatni akt gry, a mianowicie, dokładniej mówiąc, czas ruszyć na poziom Lava Tube, który jest
ostatnim, że tak powiem, poziomem, gdzie dostaniemy się z Umerem do innej części gry i innej lokacji. Więc to wam mogę już zagwarantować, że to już są nasze ostatnie chwile z Jackiem jedynką, więc lecimy sobie na Red Sage Hut i w ogóle możemy wrócić do Geyser Rock, czyli do naszego poziomu treningowego. Co jest warte uwagi, ponieważ są gry, gdzie nie można wracać do poziomów tutorialowych. Tak tylko nadmienię. A jest to warte uwagi w przypadku Jacka i Daxtera. Żeby dostać się do Lava Tube, musimy teraz iść centralnie na lewo, czyli w tę stronę. Może nie robić tak jak ja w tym wypadku, ale postaram się dostać tam w miarę szybko. I jak zauważyliście, Seimos był w chatce. Mam nadzieję, że to zauważyliście, ponieważ jedna rzecz się teraz wydarzy w cutscence. Tak to mogę tylko co jedynie wam powiedzieć. I kurde, chcę zrobić fajną rzecz tutaj, ale nie wiem czy mi się uda, więc zrobię to jeszcze raz. Ostatni raz można spróbować, czemu by nie. Czyli się nie udało, więc robimy to legit. Bo chciałem zrobić taki skok, żeby Jack tam na te tory trafił, ale jest to dosyć ciężkie do ogarnięcia, muszę przyznać. Nie da się tego tak, od tak kurde zrobić. Trzeba mieć tą duszę speedrunnera, której ja nie posiadam. Porada na przyszłość, kiedy jesteście chorzy, nigdy nie nagrywajcie. Taka mała porada ode mnie. Power cells, I should be able to supply the heat shield with enough power to stand up to this lava. But the shield still has a limit. It will now withstand temperatures up to 800 degrees, but no more. So keep an eye on your gauge. I don't want to think about what those temperatures would do to your zoomer if the shield gives out. Yeah, the heat. What? The zoomer? Hey, what about us? Don't you think we could look for a safer route to Gaul Citadel? Look, I've released more cooling balloons into the tube, so you can use them to keep the temperature down. And don't forget to activate the teleport gate in the Yellow Sage's lab. We're counting on you. Więc w dużym skrócie Kira nam powiedziała o tym, że Zoomer został zupgrade'owany, że teraz potrafi więcej wytrzymać. W sensie, że chodzi tutaj o większą temperaturę. I Daxter tutaj się zewścieczył, ponieważ Kira bardziej się podniecała Zoomerem niż tym, że może to być ich ostatnia podróż i mogą oni nie wrócić żywi. I trochę staram się tutaj Daxtera zrozumieć, ponieważ sam bym się striggerował, gdyby to przykładowo moja dziewczyna bardziej się podniecała, nie wiem, nowym samochodem, gdybyśmy mieli jakiś samochód, niż tym, że mi może stać się jakaś, powiedzmy, krzywda. Ale na szczęście moja dziewczyna jest w porządku i jest bardzo kochana i ślę do niej całusy, to jest raz. A dwa, że raczej czegoś takiego by nigdy nie miało miejsca, ponieważ znam ją za dobrze. Ale sam fakt, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, to bym się striggerował, lekko mówiąc. LOL, zablokowałem się XD. I tak, gra wam o tym nie mówi, ale jesteśmy w Lava Tube, jak widzieliście przed chwilą. Nie wiem czemu gra o tym nie powiedziała, ale uznam, że tego nie widziałem. I w taki oto sposób Jack był na tyle upokorzony, że umarł w powietrzu. Ja pierniczę. Mamy 100%, jeżeli chodzi o te precursor orby.
Więc zadanie tutaj jest teraz następujące. Musimy te ogarnąć. Właśnie te cosie. Czyli innymi słowy... No te kule z lawą. Ponieważ to nam aktywuje kolejną sekcję w tym poziomie, czyli tą, która jest tutaj. Więc teraz musimy skupić się na szukaniu Scout Fly. W tych, wiecie, w tych skrzyneczkach. Bo nie żeby coś, ale... Precursor Orby mamy tutaj wszystkie, jak widzicie. Wow. Dopiero czwarty lel, a tu jest zaraz koniec poziomu chyba. O ile dobrze pamiętam. Ale chyba będę miał wszystkie te Scout Fly'e, bo nie wierzę w to, że jakiś pominąłem, tak szczerze, nie wierzę w to. Tak, jest tutaj. Jest! Jest i 100% w Lava Tube. I to trzeba było hucznie zakończyć. No bo tak, zobaczcie, mamy... A nie, czekajcie, musimy jeszcze Power Cella zdobyć na samym końcu tego poziomu, ale można powiedzieć, że mamy już 100%. Za dzieciaka przyznam szczerze, że ten poziom sprawiał mi malutki problem, ponieważ nie lubiłem trochę sekcji z Zoomerem, jeżeli chodzi o samiutką grę. Znaczy, nie były one złe, ale dużo przy nich failowałem. I to jest dosyć... to jest dosyć prawdziwe, no, to chciałem powiedzieć. Więc jeżeli mówiłem, że... sekcje z Zoomerem nie sprawiały mi jakichś problemów, no to wiedzcie, że tak do końca nie było, bo były malutkie problemy. Hey! Where's old Short Green and Wrinkly? This is terrible! Father is missing! I think Gaul and Maya may have kidnapped him as well. Relax, sweetheart. I got everything under control. Under control? Lurker armies continue to grow across the land. The sages have been kidnapped. Gaul and Maya have gathered enough eco to complete their terrible plan. And to stop them, you're going to have to fight your way through their citadel. Yeah. That about, sums it up. You've got to rescue my father before it's too late. And Jack, be careful. Yeah. We will be. Więc Seimos został porwany. Czy kogoś to w ogóle dziwi? Bo mnie nie, wcale. Tylko trochę to jest dziwne, no bo kiedy wracaliśmy, to widzieliście, że Seimos był w tej swojej chatce z Kirą, a teraz nagle go kurde tak z dupy porwali. Okej. Nadszedł czas na ostatnią lokację, czyli Citadela Gola i Mali. Mai, kurde.